Witajcie, z tej strony Korle, a dziś przygotowałem całkiem ciekawy eksperyment, zagramy w Cold Fusion. Jednak nie będzie to zwykły gameplay, a w połączeniu z pulsometrem. Zobaczymy, jak reaguje nasze serce w chwilach grozy. Myślę, że wszystko już wiemy, więc pora zaczynać. O co to chodzi? Straciliśmy kontakt z bazą Gemini. No i oczywiście kto jak to, no ja, Korle, muszę wejść tam sprawdzić, co się stało. No, przede mną była grupa śmiałków, niestety, niestety zaginął z niej kontakt. Wygląda na to, że wszyscy nie żyją. No nic, zostaję ja, nie dotykaj. Znaczy, tu, mikrofon mnie nie dotykaj. Zostaję ja sam i baza, nie wiadomo czym, czymś groźnym w każdym razie. Tak, zacznijmy od sterowania, muszę tu, o. Czyli tak, idziemy prosto do bazy, nie ma co specjalnie tu przeciągać. Raz kozia śmierć. Tak. No. Dosyć ciemno tutaj. Nie wygląda to najlepiej. Nawet bardzo nie najlepiej. No to zaczęliśmy. Dobra, ale to chyba w tamtym kierunku muszę iść w takim razie, skoro tam nie mają. Kurczę, mam mi za ciemno monitor, ale już nic z tym nie zrobię. Bo niestety w tej grze jest tak, że jak dusimy escape, to musimy zaczynać od nowa, więc nawet jeżeli coś mnie tu zaatakuje, to niestety no. Będzie koniec, no. Nie ma żadnych escape'ów, nie ma pauz, coś tutaj leży, a coś wzięliśmy. A tutaj co jest? Key card. Czyli tak, potrzebujemy kartę dostępu, no nic, wracamy, to chyba nic nie ma, kurczę. Strasznie ciemno, ale może lepiej, może to poprawi efekt. No, dobrze, że są świat. Mówiłem już wam, że nienawidzę, nie lubię, znaczy może nienawidzę, ale nie lubię horrorów. Szczególnie o takich godzinach jak teraz mamy, no u was to jest pewnie południe, albo nie wiem, o którego tu mam iść. Jest dobrze, F. No i jest okej, tu chyba jest... Witaj, witaj, tak. To tak, ktoś sobie zrobił grilla. Widać. No dobra. Taki spalony coś. A tam było coś. A idzie. Skąd on wypadł z szybu? Co się stało? A, gramy dalej. No właśnie, to jest ten minus, że mam mocno ściemniony monitor i kompletnie nic nie widziałem w tej chwili. Myślałem, że grę skraszowało, czy być może coś mnie zabiło i niestety już będzie trzeba zaczynać jeszcze raz. Chociaż jeżeli mam zaczynać jeszcze raz, to wolę już teraz, a nie jak gdzieś dalej tam przejdziemy. No, idziemy dalej. Tu widzę dwa pokoje. Dobrze, że tylko dwa. Coś tu słyszę niepokojącego. Tu coś jest? Tu jest, jest. O! Tu krew. Chyba, że to wina. Przyjmijmy, że to jest wino. I nic więcej. Tu nic nie ma. Tu nie wiem, mam jakąś latarkę? Nie ma chyba latarki. Niestety. Chyba, że jest, a to na koniec się o tym dowiem, oczywiście. No teraz już nie będę sprawdzał klawiszy, bo jeszcze... Przypadkiem wyjdę z gry, no i tu nic nie widzę, co tu się dzieje. Przypadkiem wyjdę z gry i tyle z tego będzie. Idziemy dalej. Stoły. Ale co cię tu przesunęło, stoły? I czyżby tu było? No nie widzę, nie widzę, nie widzę. Wychodzi na to, że tu chyba nic nie ma. Tu jakieś były przeprowadzane badania, obliczenia. Nie, to optyka. Boże, to dopiero horror. No, dobrze, że to już za mną. Dobra, idziemy dalej chyba, bo tu nie ma co. Idziemy.
Dobra, dobra, dobra. Tu jakieś drzwi, czyżby znowu nam jakaś karta dostępu była potrzebna? Czy tu przejdziemy? F. O nie. Wszystko gra. Znowu stoły, tylko się tym razem nie ruszajcie. W ogóle po co ja tu wchodzę? Tu coś. A czekaj, czekaj, karta tu spadła. O. Pod same nogi, dobra. To coś mamy nowego. Nie wiem. To chyba tyle, kurczę. Dobra. Wracamy. Wracamy. Nie zamykam. To nie jest chyba amnezja, gdzie. Mam nadzieję, że coś mnie będzie za plecami goniło. Czuję aż jak mi serce wali, patrząc na to, że normalnie. Teraz tak, w przeciwną stronę czy za nim? W przeciwną czy za nim? Czy za nim? Zazwyczaj idąc w przeciwną. Nie, chyba za nim trzeba iść. Chociaż tam chyba nie byłem. Zazwyczaj tak. Mój puls to jest w granicach, w dzień przynajmniej, jak siedzę przy komputerze, dzisiaj sprawdziłeś ciekawości, to jest coś w okolicach keycard. Nie mamy, czyli musimy iść jednak za nim. No dobrze. Mój puls jest w granicach 58-60 uderzeń na sekundę, teraz widać jest to znacznie dłużej. Znacznie więcej, no. O, to nie będzie dzisiaj spokojna noc. Idziemy tu. A gdzie jest nasz kolega? A, no to już wiem. Ten pajączek, który nas tu mijał, czy cokolwiek to było, chyba się zadowoliło nim, a nie mną. Tu jest coś tak ciemno. Mogę tu iść? A nie, to tu chyba się to światło rozwaliło, coś się później tam wstało i nic nie widziałem. Dobra. Tu coś leży. A czemu tyś tu leżysz, kolego? Czemu tu mi się coś. Teraz tak, żeby. Oho! Haha! A nie ze mną takie numery. Chyba. Jeżeli ktoś nie miał okazji jeszcze zagrać w tę grę, to polecam. O, działa to przejście, tylko to światło nie jest najciekawsze. A w sumie brak światła. Coś tu mam do wzięcia? Press F. No mam nadzieję, że jeżeli coś było do wzięcia, to podniosłem. Niestety twórcy nie informują nas o tym, że podnieśliśmy coś, a szkoda. Nawet z tych nerwów zapomniałem, czy jest był jakiś opcjons na początku, gdzie mogliśmy podnieść jasność. No nic, chyba gdzieś jeszcze była droga. Tam na prawo. Znów nie widzę naszego kolegi. Barbecue. Czyżby coś tu działo? Tu chyba nie byłem jeszcze. Stąd przyszedłem. No nie chciałbym obcinać później tego filmu, tylko pokazać wam go w całości, ponieważ sama gra nie jest. Nie, tu chyba nie byłem. Albo byłem, nie, stąd przyszedłem. Kurczę. No, w stresie człowiek to gubi się. No ale to. Myślę, że jakby na żywo przyszło się spotkać z takim, no, z takim miejscem, to na pewno nie wchodziłbym tam sam, na pewno nie bez uzbrojenia. No i tyle. No dobra. Coś jeszcze tu chce spaść? To chyba nie ma z czego spadać. Uhuhu. Czyli to. Ale co go przeniosło? No coś go przeniosło, no chyba że to. Dobra, czyli znaczy, że. O, idziemy w dobrym kierunku. Czyli musiałem podnieść tam jakąś kartę dostępu. Hello. Tu i tak nic nie widzę, co jest? O, mogę skakać. Jeszcze się to nie przydało chyba mi do tej pory. Ale. Dobra.
tu jest krew, tu jest ciemno, to tu nie idę. Pójdźmy tu. Jakie security? Co tu się dzieje? O! O! Goni! Biegnij! No, no biegnij! To jest bieg! To jest autentycznie bieg w tej grze i muszę wam przyznać... Nie! No uciekaj! Muszę przyznać, że czuję się dosłownie jak w najgorszym koszmarze, gdzie nieraz śniło mi się coś takiego, że chcę uciec, chcę biec, a on nie biegnie, no. No nie! Przecież biegłem! Ho! No nie. No i niestety gra zaczyna się od nowa. Jako, że mniej więcej wiem, co się tu dzieje, to... Przejdę to jeszcze raz. Jeżeli będzie się coś działać ciekawego albo coś więcej niż do tej pory, to powiem. A tak obetniemy i myślę, że przejdziemy od razu już do fragmentu, gdzie goni nas potwór. Chyba po prostu za późno zacząłem ten bieg, zbyt późno się zacząłem zastanawiać nad tym, co robić. No i niepotrzebnie zaglądałem do potwora, no chyba, że robię coś źle. No niestety muszę zmierzyć się z tym raz jeszcze, no. Znaczy muszę, no nie muszę, ale chcę wam pokazać, jak ta gra się kończy. Wróciliśmy więc do miejsca, gdzie zostaliśmy ostatnio zjedzeni i tym razem nie mam za bardzo ochoty przyglądać się temu, co tutaj wychodzi, co się będzie działo, tylko biec prosto przed siebie, bo no jak widać, to strasznie ciężko chodzi. Nie wiem, co jest ze mną, z nim nie tak. Nie ma praktycznie żadnego obciążenia. No. Nie niosę żadnego karabinu, nie niosę żadnego plecaka. Nie mam nic, nawet latarki ze sobą nie wziąłem, a on nie biegnie, no nie wiem. Ale najlepsze, że potwór jest niewiele lepszy. O, i widać, że chyba ktoś przede mną też miał podobne tempo. Są drzwi. O, to najważniejsze, są drzwi. Wychodź, jest. Zwierzaj do tego czegoś podobnego do helikoptera, cokolwiek to jest, tyle jak najdalej stąd. No. Udało się, no. Niesamowite uczucie. To naprawdę niezła gra. Co prawda znalazło się kilka błędów, ale teraz w tej chwili to już jest nieistotne. Tymczasem dziękuję za uwagę. Myślę, że eksperyment był całkiem udany. Z tego co widziałem, podwoiłem swój puls z początku rozgrywki, a jakby ucieczka trwała dłużej, to pewnie wynik byłby jeszcze wyższy. Jeżeli macie propozycje co do innych tytułów, chętnie je przetestuję, a póki co pozdrawiam i do zobaczenia już wkrótce.